No dobra, wstawione. Tranzystorki wstawione. Tak to wygląda. Będziemy coś tam może podłączać. Podłączyliśmy tak częstotliwościomierz, podłączyliśmy woltomierz, który ma już bardzo słabą baterię. No dobra, ale zobaczymy. Sonda jest. Może się uda nam krzyknąć. Trzeba by było, wiecie co, generator zamiast wejścia, zamiast mikrofonu, ale sprawdzimy na początku, co tutaj jest, co poustawiamy. Tak, napięcia przede wszystkim według schematu na emiterze drivera i na, zaraz gdzie ten schemat jest, jest na emiterze drivera 0,45 V, a na bramce końcówki 4,35. 4,35 to trochę dużo jak na tego MLF-a, bo on tu nam krzyczał 3,35, albo tam mniej. No ale zobaczymy, może nie przesteruje. Wszystko się okaże w praniu, nie? Dobra, wyłączmy go, podłączmy zasilacz. No, cyka nam. Halo, na siódemce teraz, tak? No, na siódemce. Halo. Ale poszła moc. Niedużo, ale poszła. Trzeba by było, dobra, nie ma co tu się bawić. Grunt, że ruszyło. Ustawimy napięcie teraz tak na... To podłączmy sobie do masy. Może by to wcisnąć nośną. 0,45. Czekajcie, nie mam drugiej ręki. Naciśnijmy brzuchem i ustawmy. 0,45. Mam. Ok, pasuje. Halo. Trochę idzie moc. Dobra, teraz tak, filtry 40. Nic tu się nie grzeje. Mamy 1 amper poboru przy nadawaniu. Co mamy na bramce końcówki? GDSG. Co bogato mamy. Czym to wyregulować? 1 kilo ohm przy bramce. No, ona jest też przybita. Te 35 ma być, tak? 4,33 ustawiam. No i dobra, zobaczmy teraz. Alo. No rusza się ta moc, ale alo. Ale słabutko. Sprawdźmy sondę, zobaczmy co się dzieje na wyjściu drivera. Wyjście drivera tutaj. Alo. Nic
Halo. Coś ciąże go. Teraz tak, 2N222 Mitter Baza Collector, co mamy na nim? Alo. Alo. Czy mi zna panie, trzeba będzie jeszcze sprawdzić ten przedwzmacniacz 222 i jego wymienić. Alo. Alo. O. Jeden. O, poszło. Całe niebo, około 1,5 W mocy dopiero wywaliło. Alo. Mamy 0,5. Źle ustawiłem. Włączymy zasilanie. Alo. O, teraz dygnął. Sprawdźmy jeszcze raz, co mamy na bramce. 4,32. Jeszcze jednym słowem, co driver. Filtry. I ten 222. Dobra, wymieniam tego 222. Muszę go sobie sprawdzić, też tak samo przetestować na oryginalny 2N222, a nie na te KSP jakieś chińskie i wtedy będziemy ruszać dalej.